Na sam początek odbierzmy sobie nagrodę za Ligę Elitarną, które oczywiście trzymam na dzisiejszy wieczór. Oczywiście to jest dla widzów z YouTube'a. Także co, no mocne paczki za Rivals, jedyne co to otworzymy sobie dzisiaj paczki za 35 tysięcy. Dobrze, i odbieramy też nagrodę za 38 poziom, czyli paczka 7x85+. Ja nie mogę, ale będzie opening. Jeszcze nie mogę doczekać. Jeszcze codzienną rozgrywkę sobie odbierzmy, chyba tutaj full, tak jest. Stop! Zapraszam was na stronę luxcoins.pl. Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy coinsów w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. Słuchajcie mojej teorii. Tu nam pokazali kolejność TOTS-ów. Najpierw będzie Bundesliga, potem będzie La Liga, potem będzie Premier League, potem będzie ABDPL, a potem będzie oczywiście Liga Francuska i na sam koniec będzie Serie A. Moim zdaniem kartami Hero pokazali nam kolejność. Bo pierwsze wydaje mi się, że będą w tym roku TOTS-y z Bundesligi z prostej przyczyny. Głosowanie na TOTS z Bundesligi jako pierwsze. Dobra, lecimy dalej. Paczki. Albo jakieś walkouty powpadały, jakieś informy. I będzie git. No i Nkunku, super. Uwaga. Nie Chorwacja, tylko Bośnia. Uwaga. Anglia. PO i Trencik. O, i Trencik, superancko. Zobaczmy, czy podwójny, czy pojedynczy. Pojedynczy. Ej, dawno podwójnego walkoutu nie widziałem. Zobaczmy, Jezus Maria. Ej, gdzie są? O nie, mi nie pokazuje tych paczek, co chciałem otworzyć, bo ja chciałem mega paczki otworzyć. Ja mam tutaj same dobre paczki. Jacie. Dobra, i 8-3 plus raz 10. Kolejna paczuszka zrobiona. Kolejna paczuszka zrobiona. Dobra, teraz tak, mamy cel prosty. Zdobyć expa na tego pika. Będziemy musieli zagrać na pewno 10 meczy w pucharze, ale najpierw chcę dokończyć to, bo chcę sobie potestować Kolomuaniego, czyli musimy zagrać po prostu 2 mecze w kwalifikacjach. A, i właśnie, i korzystając już z okazji, że mam waszą uwagę, musimy zrobić jedną ewolucję. Premia zwycięstwa. No tu jest taki jeden zawodnik, który dostał premię zwycięstwa i jest to Mukiele, który wygląda mocarnie. I trzeba zrobić go w tej ewolucji, bo wtedy będzie jeszcze troszeczkę lepszy. Także rozpocznijmy ewolucję być może najlepszego prawego obrońcę, biorąc pod uwagę oczywiście stosunek ceny do jakości. Gdzie jest ten Mukiele? A dobra, dajmy go na lewą obronę, żeby grał. I składzik rywala. Fajny. Pierwsza wersja o gorszej jakości, ale tania, jako taki symbol przynależności do jakiejś grupy, żeby to był po prostu symbol. I uwaga, Ginola! I pięknie, 2 do 1. I Eusebiusz. I drugi tapin w tym meczu, pięknie. Mukiele, aj, ale... Oj, Eusebiusz. Nie wiem, ja gram z jakimś matołem, no. Co to jest, no? Gościu albo robi tapina, albo mu piłka pod nogi spada. Kurde, no, nie mogę. Eusebio, w prawo, kurde, no. Dawid Ginola. Ginola, delikatnie lobbikiem, pięknie, 4 do 3. Nie wiem. Uj! Ja nie wiem. Ten goście ma 6 strzałów i 6 goli. Czy ja jestem taki do dupy w obronie, czy ja mam pecha? Bo ja nie rozumiem. I Dybala! Jest! Dobra, 6-4. Może... Kaka, okej, 86, jazda. I szkoda, że znowu był taki meczek, kolejny raz rzędu w tym tygodniu, gdzie gościu ma tyle samo strzałów, co goli, nie? 6 strzałów ziomek miał, 6 strzałów gościu miał. Nawet nie patrzyłem na skład. I teraz... Ginola? Jest! W końcu, 1 do 0. I teraz Paweł Dybala, i Paweł Dybala to kończy, panie i panowie. Paweł Dybala, co za dribbling, oj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 
Ale wywalił. I dobrze, i Nordi Mukiele, Nordi Mukiele, co się podłączył? Nordi Mukiele, Nordi Mukiele, Nordi Mukiele, Nordi Mukiele z pierwszą asystą w naszych barwach i 3-0. Pięknie, pięknie, kończymy to spotkanie. Tak jest, kończymy czy nie? Tak jest, kończymy to spotkanie, dziękuję bardzo. Także tak jest. O, i mamy też paczkę 20x84+. Powiem wam, chyba tak grubego paku openingu, jaki będzie jutro, no nie było jeszcze, no nie było, po prostu nie było. A my kończymy właśnie Kolo Muaniego, 95 tempa, 89 strzelania. To jest troszeczkę taki tani Kylian Mbappé. Tani Kylian Mbappé i tutaj można sobie śmiało powiedzieć, bo wygląda fajnie. 4x5 do tego, no przetestujemy go sobie zaraz w turnieju. Bo sobie teraz turniej zagramy. Jezu, i można już wywalić tych gości. Jezu, w końcu.
No bo gramy puchar, nie? Gramy puchar i musimy zagrać cały puchar, a po pucharze oczywiście otwieramy pika z ikoną za 40 poziom, także trzeba czekać, także trzeba czekać. Zobaczmy składzik rywala, Iker Casillas, też ma Ikera. W sumie spoko składzik. I nie wiem teraz, czy tutaj iść z zasadą, że golden goal. Nad tym się zastanawiam. I kaka gol! 1 do 0? A nie, nie ma gola, co jest? Golden gola gramy? Dobra, to gramy golden gola. Tylko stawiam, że będę dzisiaj jedyną osobą, która gra golden gola w tym pucharze. Ale dobra. I gol, dobra, i wychodzimy, super. I Dybala! 1 do 0 i tak jak mówiłem, będę jedyną osobą w tym turnieju, która będzie grała golden gola. I Dybala! Kolomuani, delikatnie, pięknie. Dobra, gol, Jezus. Kolomuani. I Lobikiem. Lobikiem załatwiamy Petra Czecha i tak jest. Plus dwa gole na moim koncie, czyli 5 do 2. I Wini! 6 do 2, ale ja wiem. Ja wiem, że to nie koniec meczu, bo teraz jest premia do strzelania przed razy 2. Dobra, pierwszy meczyk wygrany i rozegrany. Jeszcze 9 i mamy pika z... Dobra, zobaczmy. Casillas, ej, to jest ten sam rywal, z którym przegrałem. A, to jest ten sam rywal, któremu oddałem gola. Po prostu po golu wyszedłem. Także ciekawe, czyli ja strzelę to, czy on zrobi mi to samo. I Wini! Czy gościu mi wyjdzie? Ja mu wyszedłem, aha. Boże. Dzięki Krystyk za subika, się przestraszyłem. I Dybala, i gol dla Krystka. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zdrowia, szczęścia, pomarańczy. I Dybala. Kolomuani. Tak jest, 4-0, a Bambik nie wyjdzie, no. Dobrze. Jest, 7-2, pięknie. I 3-1, niedobrze. Niedobrze się robi tutaj. No, haha. On to wygra, nie? On to wygrał. No co za... Trudno. Taki tryb, nie? Taki tryb. Ale dobra, to i tak 8 meczów muszę jeszcze zagrać, nie? Bo ja muszę zagrać, nie wygrać. Zobaczmy. Fajny skład. Dobra piłka. O, gol! Serio? Ładnie siadło. Ale no już to dogrywam. Tym bardziej, że gościu wcale nie chce jakoś szybciej skipować. Strzelaj. Dawaj jakiegoś ładnego gola dla widza, a nie spoconego. Standard. Kiedy przelew? No jak dasz mi wina, kolega. Jak dasz mi wina i podasz numer konta. Dobrze, to chyba strzał gol, nie? Ładnie, 1-1. Ajajaj, ładnie. Kolomuani. Kolomuani, no i bez szans, 4 do 3. Bo widzisz, że meczyk się zaostrzył. Co on miał premię do strzelania jeszcze, ty? Skurna, ty jakoś mnie gościu, nie wiem. Dziwne to było. Dobrze, o, Lothar, ładnie. Czy się zmieniły? O, są. Dobra, mierzymy w trzecią rangę oczywiście. Dwa piki, jeden z czterech. Ej, ale nie ma pików 8-4 plus. Ale dobra, jest paczka z trzema gwarantowanymi tocami, ale niewymienna. Ty, a rok temu chyba za 16 była wymienna, nie? A tu też niewymienna. Co, jest niewymienna dali? Co? Tak jest, czyli czwarta ranga w ten weekend to minimum, czyli oczywiście 14 winów. Myślę, że do zrobienia. Lipa jest, wiecie jaka, że pomiędzy pierwszą rangą a czwartą nie ma różnicy w paczce z tocami. Nie no, trzeba minimum 14 winów ten weekend. Po prostu. Minimum 14 winów ten weekend, inaczej tego nie widzę po prostu. Nie no, ale nie wiem. Powiedziałbym, że zaczyna dopiero, ale z drugiej strony ma Zidana z SBC. I Wini. I ładnie. I Kolomuani 2-0. Żeby już robić te zadania razem, nie? Żeby sobie pomóc. No i remis. Ale ja to chociaż strzelę. Ale to siedzi. A, i on ma razy dwa. Lothar. Dobrze. Na tapina, pięknie. Kolomuani, dobry jest. Znaczy, ja wiem, że on ma szansę wrócić, bo to taki tryb, ale. O, dobra, jednak zrozumiał. I kolo, jest. Kolo telori. Ta. Tu the Harlem Shake. Tu. I kaka gol. Bo ja nie byłbym pewny. Wydaje mi się, że byle jaka karta z toców będzie lepsza niż Eric Cantona golazo. No ładnie. I Vini, pięknie. Dobra, jeszcze jest szansa. No jak Basia wygrywa główki z Dybalą? No ja tego nie kumam, nie? I gol. Jeszcze na zielonym z pocuszek musi strzelić. I Dybala, pięknie. Jeszcze nie koniec. Aj, co się dzieje karny? Co to było niby, no? Co jest? I premia na szybkość. No nieźle, zobaczmy.
Vini. Karny! Co jest? A to jest razy 3 czy co? Bo nie wiem. I w prawo. Razy ile to było? Razy 3! PS5 właśnie zaliczyło lot. Uważajcie na głowy, widzowie. Bo może was trafić. Dobrze, zobaczmy. Kolejny meczyk. Uwaga. Casillas, Desai, Baśka, Werner. Ej, to jest ten sam typ chyba. Dobrze, to wychodź, papa, wychodź. Jednak gra, kurde, no. A pewnie przy remisie by wyszedł. I karny, dzięki bardzo. Rio Ferdinand, daj mu żółtą kartkę. Uważajcie, drogie PlayStation leci za okno, chowajcie głowy. 5x80+, jako przerywnik, zobaczmy. O, jest infor, no to W, no to dobrze to otworzyłem. Anglia, SPD, Stanway. Co w informie, Stanway? A, spoko. Aha, fajny skład. Dobrze, 1-0. Kaka, gol! Tak jak w przypadku Totsu w community. Moim zdaniem dobra zmiana, tak szczerze. Moim zdaniem dobra zmiana. I pięknie, 3-1. I... jest, gol. Dobrze. Jest. I Vini, pięknie. O, ty, trafiliśmy na gościa. Co jest? Jest, pierwszy rywal, co gra Golden Gola, tak jak ja. Przecież to jest jak znaleźć złoto na ulicy, idąc do Lidla. Piękny skład, super skład, tak szczerze. Dobra, Ginola. I dobra, to jednak to nie jest nasz ostatni rywal. Dobra, może teraz ostatni skład rywala. Rudiger, gdyby nie Rodrigo. Tak można, wiesz, wymieniać. A, Golden Goal. O nie, to ten typ, kurde. Dobrze, i Vini 1-0. Co ma do błędu sędziowskiego, który był w półfinale, załóżmy, że był w półfinale Ligi Mistrzów. Co ma do tego Real Madryt, powiedz mi? Dobrze, mamy to. Po wielu tygodniach starań jest pik. Jest ten piękny pik z ikoną. Ikona Centurion, urodzinowa. Nie wiem, co jeszcze. Centurion to taki średni pik chyba, co? Dobra, oby był Petr Czech. Lecimy oczywiście po statystykach. Pik za 40 poziom. Poleciał. No i zobaczmy, co tu będzie. Uwaga. Pierwsza karta. 94 wytrzymałości. Dużo główek. To jest Kloze. Kloze zmiennokształtne. A nie. 90 tempa? 90 tempa Kloze chyba nie miał, nie? 7 playstyli. Laudrup na prawej obronie. Dalej, ja liczę na Czecha. To na pewno nie jest Czech. Zwinność, równowaga cienka, to już raczej wyklucza dobrą kartę. Chociaż tragedii jakiejś nie ma. Ale też jest Raul chyba, nie? Fernando Torres zimowy. 8-1 fizyczności. 8-7. Centurion. To była jedna z trzech, nie? No, powiem wam, że Lipo Fest. Było warto szaleć. Warto było. Laudrup. Photo overall. Jezu, po co ja tyle grałem dzisiaj? No nie! Dobrze, a więc to jest już oficjalnie mój ostateczny składzik na pierwszą drużynę TOTS. Tylko, że w piątek wieczorem zmieni się bramkarz, bo zrobimy sobie Petra Czecha z duplikatów. I to będzie jedyna zmiana w tym zespole. I wydaje mi się, że takim składem właśnie będziemy wychodzić. Formacja, jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, i tak to będzie dokładnie wyglądało. Wytyczne, jakby ktoś był ciekawy też. To coś takiego będzie grane. Dobra, to lecimy. Zobaczmy, co tu się stanie. Test składu. Czy będzie się tym dobrze grało? Thibaut Courtois, Lucio, Bergkamp. O kurna, Johan Cruyff. Piękny skład. I zobaczmy tego Kolomaniego, bo ja nim trochę grałem, tylko że w turnieju, a jeszcze nie miałem okazji go testować, jeżeli chodzi o jego playstyle, ale całkiem niezły start. Pierwsza minuta i od razu gol. I dobrze. I Dybala, co ten zespół jest rozpędzony, jak lokomotywa ciśniemy. I teraz Ricardo Kaka, ale Lucio w ostatnim momencie, w 5 minut byśmy strzelili 3 gole. Rekord Roberta Lewandowskiego byłby zagrożony. I zobaczmy, dobra piłka na Dybale, co za gol, Paweł Dybala. No i uważajcie, bo PlayStation prawdopodobnie jakieś leci przez okno teraz. Dobra, chyba nieźle przygotowany zespół jest na Food Champions. W 8 minut 3 gole. Dobra, ale oprócz tego, dobra, jeszcze zapomniałem ustawić drugiej formacji. No bo jakby oczywiście 4-2-3-1 nie szło, to 4-4-2. Będziemy grać tą taktyką i będzie to wyglądało dokładnie w ten oto sposób. Czy zespół jest gotowy? Skład rywala...
No trzeba taki pokonać, bo nieraz będziemy taki trafiać podczas Food Champions. Dybala, tak jest, tak jest, tak jest, Dybala, Dybala. Dybala! Nie, Dybala jest w jakiejś kosmicznej formie przed tym Food Champions. Taka forma nie zdarza się dwa razy w życiu. On wie, że to jest jego moment. Prawdopodobnie ostatnie Food Champions z Paulo Dybalą, zanim zastąpi go jakiś dowalony toc. Ricardo. I kaka gol! 2-0, forma mutant. Kurde, jakby wleciało tocowe Evo i Dybala by się łapał. To wydałby nawet na tą ewolucję chyba z 200 tysięcy, nie? Jakby można było. I Tchouaméni wygrywa główkę. Nie no, chłopak jest zmotywowany. Nie grał w poprzedni weekend. Zastąpił go... Nie wiem kto chyba. Nie wiem, nawet nie pamiętam kto. On chce się pokazać z dobrej strony Tchouaméni w ten weekend. To jest to. Dybala. Prime Leo Messi. Karny, nie. I Vini. Dobrze, po krótkim. I Eder Militao! Ja nie wiem, chyba go na napad dajemy. Pięknie, Eder, co za powrót po kontuzji. I dajmy sobie Thierry'ego Henry'ego na atak. Co tam? A czemu nie? Dobra, Thierry Henry, wielki powrót do drużyny. Powrót legendy, powrót gwiazdy. Prawie jakby stary wrócił z mlekiem. To jest to samo uczucie. Marek Rashford! 4-0! Dla widzów, dla mnie, karny. Thierry Henry podchodzi. Czy on zakończy to szeptem, widzowie? Zakończył! Thierry Henry wrócił. Piękna sprawa. Jest! Mamy Rage Quita, cudownie. Dobra, ale jeszcze musimy zrobić jedną rzecz przed ostatnim meczem w kwalifikacjach. Pozmieniać numerki. Dobra, lecimy. Numery pozmieniane. I Mike Maignan, Mancini, okej, Ramirez, fajnie. Vlahovic, Kvaratskhelia też ma Dybalę. Także będzie ciężko. I Eder, dobrze, przełamane rączki, potężna główka plus wyskok. Super. Kolo Muani. Nie! O kurde, ale też bramkarz tak. Powiem wam szczerze, że ja na przykład w tym roku, jak zawsze lubiłem grać pomocnikami, którzy mają świetne podania, albo na przykład jednym defensywnym, drugim takim bardziej ofensywnym, tak w tym roku zdecydowanie wolę grać dwoma defensywnymi pomocnikami niż mieszanką. I coś takiego jednak trochę pomaga. I Paweł Dybala, ale rozklepane. Nie no, Dybala wszedł w jakiś prime pierdzielony. To jest niemożliwe, żeby tak grać. Dzięki temu upadkowi wstanę jak Feniks z popiołów. Zobaczmy, Van der Sar, Blom, Van Dijk, McKennie, Marek Rashford, spoko. Dobre podanie do Viniego i Vini na pustą, 1-0. Tak jak przed w tym roku, chyba dużo bardziej wolę grać napastnikami wyższymi niż niskimi. Czyli na przykład taki Puskas, no nie wiem, jakoś chyba by u mnie nie przeszedł w tym roku. I Vini. No i Vini się odpłacił pięknie, 2-0, ja nie wiem. Ta piłka tak ładnie chodzi dzisiaj. I Insigne, pięknie, 2-1. I teraz, nie no patrzcie, jak ta piła chodzi, nie? I Dybala. I Kaka. Nie no, ten zespół się tak rozumie. Dobra, mamy kwalifikacje zrobione, ale paczek chyba nie otworzę, bo one gdzieś są tam na końcu schowane.